Cześć wam. Dzisiaj będzie taki troszeczkę cichutko, bo nagrywam niunie. Taki filmik na temat problemu ze sklepem na Jakinsa. Jestem w lekkim szoku. Pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło na AliExpressie. Gościu nie chce mi wysłać soczewki Barlowa. A dlaczego? Patrzcie na to. Napisałem mu w wiadomości tam przy zakupie, że zrobię opis na YouTubie i on zaczął już dociekać. A do czego to chce? No to mu wysłałem zdjęcie, że do tego obiektywu mojego. No i on tutaj mi napisał dalej, że to jest niekompatybilne z moim obiektywem i żebym anulował zamówienie. Zapytałem się, a jakie są kompatybilne? Żadnych nie ma kompatybilnych, odpisał mi. To mu napisałem, żeby mi wysłał na moje własne ryzyko. Wysłał mi linka do obiektywu, żebym zamiast tego, tej soczewki, kupił u niego ten obiektyw. On tu ma odległość roboczą od 55 mm do 570, czyli 5,5 cm do 57 cm. No ale ja tego nie chcę. Ja chciałem sobie kupić tą soczewkę Barlowa za 58 zł. To się dalej pytałem, czy jest lepszy na tym dystans, chociaż już wiedziałem, że lepszy będzie, ale nie, chciałem soczewkę. Napisał, że tak, większa odległość robocza. Napisałem mu, żeby wysłał mi tego Barlowa, że to mój problem z kompatybilnością. On mi napisał, incompatibile. Please cancel the order, thank you. Jezu, jak to przeczytałem, wkurzyłem się. I wiecie co zrobiłem? No anulowałem to zamówienie, bo co będę z nim pisał, skoro mi na pałę wciska ciągle, żebym anulował zamówienie. Nie obchodzi go to, że chcę dostać ten przedmiot, czy to będzie na moje ryzyko, czy nie. No nie chcę wysłać. Z jakiegoś powodu nie chcę wysłać. Nie wiem dlaczego, może jest tak, że po prostu ten Barlow by się okazał świetnym dodatkiem do tego obiektywu i nie wiem. Okazałby, że można tanim kosztem zrobić coś fajnego, tak? Pamiętacie, jak na innym filmiku wyciągnąłem Barlowa z jakiegoś takiego mikroskopu biologicznego, który też był niekompatybilny, miał średnicę 2 razy mniejszą, a działało to. Także tutaj Chińczyk coś mocno, bardzo ściemnia. Nie wiem dlaczego. I powiem wam, że już u Akinsa nie zrobię żadnego zakupu. Walę ten sklep. Kupię prawdopodobnie u jakiegoś innego sprzedawcy. Już nie będę pisał, że zrobię z jakiś rewiew na YouTubie, bo jak oni to czytają, to się potem nie będę mówił po czym. No jestem lekko zawiedziony tym sklepem. Powiedzcie mi w komentarzu, czy mieliście też jakieś dziwne przygody z Chińczykami. To jest moja pierwsza taka dziwna przygoda i to jeszcze z takim bardziej znanym sklepem, Jakinsem. To było na tyle.